Wśród ikon bizantyjskich trudno poszukać taką, która by przedstawiała niepokalane poczęcie Maryi. To fakt oczywisty z tego powodu, że Kościół prawosławny nie uznaje dogmatu o niepokalanym poczęciu Maryi. Jednakże jest jedna taka ikona, która przedstawia ten moment. Zgodnie z apokryfami, w Kościele prawosławnym istnieje przekonanie, że święty Joachim, który udał się na pustynię, aby tam modlić się i słuchać Boga, i w tym samym czasie święta Anna, która przebywała w domu, zajmowała się codziennymi czynnościami, pośród modlitwy oboje usłyszeli nowinę, że w ich domu urodzi się córka. Wybiegli na spotkanie jeden ku drugiemu i spotkali się przy Bramie Pięknej w Jerozolimie. Stąd ikona, która jest ikoną spotkania świętej Anny i świętego Joachima, przedstawia tę scenę właśnie na tle Jerozolimy, na tle świętego miasta, przy Bramie Pięknej. To spotkanie dwóch kochających się osób, wtulających się w swoje ramiona. Joachim i Anna są już w podeszłym wieku, posunięci w latach. Anna i Joachim nie mogli przez wiele lat mieć dzieci, bo Bóg przygotowywał serce Anny i Joachima na przyjęcie największego skarbu – Maryi. Zgodnie z tą tradycją Maryja poczęła się bez udziału Joachima, a zatem jej poczęcie jest czyste, niepokalane, bez pierworodnego grzechu. To Duch Święty sprawił, że Maryja stała się niepokalanie poczęta. Ta ikona, ikona spotkania Joachima i Anny, mówi o ich wzajemnej miłości, o relacji. W życiu duchowym, chrześcijańskim życiu, chodzi w gruncie rzeczy właśnie o to, abyśmy się nauczyli kochać, abyśmy jedni byli blisko drugich. Czas Adwentu, w którym przypada uroczystość niepokalanego poczęcia, jest też dobrą okazją do tego, aby zbliżyć się w relacjach z drugim człowiekiem, zwłaszcza tym, kiedy te relacje są w jakiś sposób zaniedbane. Niech ta ikona, kontemplacja ikony spotkania Joachima i Anny, ikony, która wyraża tę prawdę o niepokalanym, czyli czystym poczęciu Maryi Dziewicy, będzie dla nas okazją do budowania relacji, więzi z innymi ludźmi.